na działanie Ducha Świętego. A swym życiem pokazali, że korzystając z Jego daru, można prowadzić życie świątobliwe. Bóg w różnych czasach i w różnych sytuacjach społecznych działa według swego zamysłu. Jak wiemy z kart historii świętego Jana z Alcantara, ten mąż Boży, chcąc ratować społeczność swojej parafii przed grabieżnym najazdem sobczyków, postanowił zwołać wszystkich mieszkańców, tak katolików, jak i braci protestantów do kościoła i wyruszyć procesję z eucharystycznym Chrystusem. Widok Jezusa w demonstracji uchronił ich przed wielkim nieszczęściem, chroniąc życie mieszkańców. Polityczna zawierucha ówczesnego czasu nie dała jednak za wygraną. Sam stał się obiektem napaści i niesłusznych oskarżeń, co stało się przyczynkiem jego męczarni, więzieniu i męczeńskiej śmierci. Ale śmierć męczenników jest dla Kościoła ziarnem wiary, które wydaje Boże. Tak samo stało się również i w przypadku świętego Jana z Alcantara, którego po śmierci zaczęto ogarniać chwałą świętego. W ten sposób jego wiara i niezłomność stała się wzorem kolejnych pokoleń chrześcijan, wzorem prawdziwej wiary dla każdego z nas. Stając na tym miejscu, wspominamy sługę Bożego Jana Pawła II. Właśnie tutaj, przybywając w tej pielgrzymce z czeskich Morat, podkreślał, jak bardzo ważną sprawą jest prawe sumienie. Przywołał wówczas naukę Soboru Watykańskiego II. W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra, a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem. Czyń to, a tamtego unikaj. Na tej polskiej ziemi wołał o ludzi sumienia. To wołanie o ludzi sumienia rozbrzmiewa od 1995 roku w tym miejscu w sposób szczególny i jest ciągle aktualny. Dzisiaj, po 15 latach, trzeba nam zrobić rachunek sumienia, odpowiadając sobie w sercu na pytania. Co zrobiliśmy z tym Bożym Słowem skierowanym wówczas do nas przez Jana Pawła II, skierowanym do naszego narodu? Czy jesteśmy ludźmi sumienia? Czy nasze sumienia są prawe? Niewątpliwie trzeba nam dzisiaj podziękować Bogu za każde prawe sumienie. Bogu niech będą dzięki. W tym czasie w wielu parafiach dzieci po raz pierwszy przystępują do sakramentu pojednania i pierwszej komunii świętej. Dla tych dzieci jest to czas formowania sumień w spotkaniu z Jezusem Miłosiernym. Jednak największymi nauczycielami wiary dla swych dzieci są rodzice, których mogą zobaczyć przy radkach konfesjonału i przyjmujących Pana Jezusa do swojego serca. Wiemy, że sumienie trzeba pielęgnować i formować przez całe życie. Żeby nie zaburzyć tego sumienia, które jest nazwane sanktuarium, w którym dokonuje się spotkanie Boga z człowiekiem, trzeba naszego duchowego wysiłku, pokornego przyznania się do słabości i troski o wybieranie zawsze tego, co dobre i szlachetne. Współcześnie zauważamy pewien niepokojący trend wśród katolików, którzy mijając się z nauczaniem Boga,
nie zgadzając się z nauczaniem Kościoła, powołują się na autorytet swego sumienia. Tak jest między innymi w przypadku antykoncepcji, aborcji czy eutanazji. Uważają, że ich sprzeciw jest zgodny z ich własnym sumieniem. Ale czy prawe sumienie może podpowiadać coś niezgodnego z dekalogiem? Czy można usprawiedliwiać się w ten sposób? Odpowiedź jest tutaj jedna. Nie można. Jeśli sumienie jest rzeczywiście dobrze uformowane, jeśli ktoś ma prawe sumienie, to nie usłyszy w nim czegoś sprzecznego z nauczaniem Boga przekazywanym przez swój Kościół. Wspominany trend wskazuje, że takie sumienia są dotknięte chorobą grzechu. Bóg w takim sumieniu nie przebija się na dość mocno ze swym subtelnym głosem i stąd powstaje czynnik samousprawiedliwienia swych grzesznych czynów czy podpowiadanej mentalności świata. Potrzeba wówczas pokuty i nawrócenia. Potrzeba spowiedzi świętej i zjednoczenia z Jezusem, który jest duchowym lekarzem, aby nasze sumienia uzdrowić. Prawe sumienie zawsze prowadzi do dobra, miłości i przebaczenia. Prowadzi do ludzkiej odpowiedzialności również za sferę seksualną i poszanowania życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Słysząc Boże wezwanie, nie można opowiedzieć się inaczej, jak naucza Bóg w nauczaniu Kościoła. Prawe sumienia będą zawsze mówiły o odpowiedzialności za ludzkie życie i społeczeństwo. Dbałość o ludzi sumienia jest więc zadaniem dla każdego z nas. Musimy dbać najpierw o własne sumienie oraz sumienia swych dzieci czy wychowanków. Obecnie patrzymy na przyszłość naszej ojczyzny. Osoby mające wpływ na jej losy i polskiego narodu powinny również być ludźmi sumienia, o których mówił sługa Boży Jan Paweł II. Powinny mieć na uwadze nie swoje partyjne czy indywidualne interesy, ale dobro wspólne, oparte o poszanowaniu historycznej prawdy, rozwój duchowy i materialny całego narodu i ojczyzny. Z tego miejsca trzeba nam prosić polityków, aby zjednoczyli się dla naszego dobra. W współczesnej Polsce nie są potrzebne kłótnie ani osobiste, ani polityczne. Nie potrzeba nam niszczenia autorytetu władzy państwowej, bo to zawsze się obraca w zło, niszczące myślenie w kolejnym pokoleniu. Sługa Boży Jan Paweł II, przy którym dane mi było z boskiej łaski służyć, wciąż podkreślał, jak bardzo ojczyzna i polski naród są dla niego ważne. Każde niepowodzenia czy tragedie występujące na ojczystej ziemi były dla niego wielkim smutkiem, tak w dobie komunizmu, jak i w czasach demokratycznej Polski. Modlił się wówczas, aby problemy zostały najlepiej rozwiązane. Każdy sukces Polaków i dobro ojczyzny były jego dumą i radością, za które dziękował Bogu. Jeszcze raz przywołajmy więc słowa skierowane do nas 15 lat temu. Nasza ojczyzna dziś stoi przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi i sumienie. Dobro społeczne i duchowe narodu i ojczyzny ma swe szanse w oparciu o ludzi i sumienie.
niebawem będziemy przeżywali czas procesji Bożego Ciała. Jezus przejdzie ulicami i drogami całej Polski, mając na uwadze różne doświadczenia, które dotykają Polskę i Polaków, problemy i troski naszego narodu, jak również ojczyzny, wyjdźmy wspólnie i kroczmy za Jezusem. Zabierzmy Mu nasze sprawy osobiste, rodzinne, społeczne i powierzmy Mu nasze sumienie. Niech Jezus przemawia do każdego sumienia, tak byśmy zawsze wybierali Jego ewangeliczne ścieżki. On nas ochroni przed wielkim nieszczęściem, jak to miało miejsce za czasów, gdy ksiądz Jan Skarkander zgromadził społeczność i wyszedł w procesji eucharystycznej. On pobłogosławi każde starania w walce o prawe sumienia. Spowiedź i eucharystia nie kształtują nasze sumienie. Przyzywajmy dzisiaj Ducha Świętego. Niech Jego dary staną się dla nas umocnieniem w dążeniu do tego, byśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy ludźmi sumienia. Święty Janie Sakramencie i Słowo Boże Janie Małgetów, módlcie się za nami. Przybądź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Amen. Wierzę w jednego Boga. Które
które podtrzymują pokój między narodami, aby z pomocą Ducha Świętego połączyły ludy wieżami zgody, przyjaźni oraz ewangelicznej miłości.
Cię, aby moją i Waszą wiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na nasze i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, sprawamy zgodnie z obietnicą Twojego Syna, Duch Święty, dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy. Przez Chrystusa Pana naszego. Aby się starały,
chciałbym i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać tą misję. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojęcia.